Rytm życia miasta określają również wielkie wydarzenia, które zapisują się w historii miast. Mówimy Wrocław miastem spotkania. Mam takie głębokie przekonanie, że Wrocław Global Forum jest najlepszym urzeczywistnieniem tej idei. To jest spotkanie ludzi, myśli i szansa na rozmowę, wzajemną inspirację. Ta impreza, którą Wrocław ma przyjemność współorganizować od 5 lat, bardzo pięknie się rozwija i wydaje się, że ta 5. edycja pokazuje, jak potrzebna jest płaszczyzna spotkań, bo sytuacja tego wymaga. Wrocław Global Forum został powołany przez Komisję Stanu. Jego założyciele nie wyobrażali sobie tego, aby wspólnota transatlantycka mogła utracić swój rozpęd, swoją spójność. Jednak wtedy absolutnie nie przewidywaliśmy tego, co przyniesie historia, co wydarzy się na Ukrainie. Tegoroczna edycja Wrocław Global Forum jest więc celebracją przeszłości, ale jest też takim dzwonkiem alarmowym dla nas teraz na dzisiejsze czasy. Znajdujemy się w tej chwili w punkcie zwrotnym historii. Wydaje się, że jest on tak samo ważny jak takie punkty zwrotne w historii jak 1918, 1945 czy 1989. Wierzymy, że wspólnota transatlantycka może działać na rzecz wspólnego dobra. Jeżeli tak się stanie, to rzeczywiście stworzymy dla siebie lepszą przyszłość. Natomiast jeśli tak się nie stanie, stworzymy próżnię, w której działania takie obecnie mają miejsce w Ukrainie czy w Syrii będą mogły bez przeszkód się toczyć. Stany Zjednoczone zawsze stoją przed wyzwaniem potwierdzenia swojego przywództwa. Zrobiły to skutecznie w roku 1989. To jest rzecz, o której czasami zapominamy, proszę Państwa, ale wiele z owoców naszej transformacji, to, że żyjemy w wolnym kraju, to, że możemy się spotykać, że możemy rozmawiać w taki sposób, to, że mamy na tyle skuteczne władze samorządowe, że możemy dojechać do Wrocławia tak, a nie inaczej, z Wrocławia wylecieć do Berlina, do Waszyngtonu. Wszystkie te rzeczy nie byłyby możliwe bez roli Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj Stany Zjednoczone znowu stoją przed potrzebą potwierdzenia swojego przywództwa, tym razem z kontekstem Ukrainy w tle. And today US again faces the challenge to confirm its leadership, this time in the context of Ukraine. Także wydaje mi się, że kontekst naszej dyskusji, kontekst tej konferencji jest dosyć ewidentny. To jest 25 lat celebrowania polskiej niepodległości, odzyskania przez Polskę niepodległości, a z drugiej strony i też zakończenia procesu zimnej wojny, a z drugiej strony no, wyzwanie ukraińskie, które w tej chwili jest wielkim znakiem zapytania dla nas. To jest najlepszy i zarazem najtrudniejszy czas na organizowanie takiej konferencji jak Wrocław Global Forum. Najlepszy ze względu na wydarzenie na wschodzie, które gwałtownie zwiększyły zainteresowanie świata, tą częścią świata, i zarazem najtrudniejszy, bo bardzo trudno organizuje się w tak dynamicznej sytuacji tego rodzaju międzynarodowe spotkanie, międzynarodowe przedsięwzięcie. Tym bardziej cieszymy się, że udało się zgromadzić tak doborowe grono gości, panelistów, uczestników Wrocław Global Forum, najważniejszych osób, właściwych osób, które będą dyskutowały na tematy bezpośrednio i pośrednio związane z sytuacją na Ukrainie.